Robercie, szósty Growel już, z tego co policzyłem sobie. No, czas leci. Jest to jedna z tych najbardziej rozpoznawalnych imprez w Polsce. Powiedz, co go tak aż mocno wyróżnia? No przede wszystkim wyróżnia go to, że jest bardzo międzynarodowy, czyli po prostu mamy też gości z różnych innych krajów, nie tylko z Polski. I to chyba jest główny atut tej imprezy, tak. Od 6 lat łowimy we Władysławowie. Czemu to Władysławowo właśnie? No dlatego, ponieważ ma najbardziej obfite w ryby plaże. No ale przecież jest ta linia brzegowa Polski jest ogromna, a Władysławowo, no co tutaj takiego jest? Znaczy nadzwyczajne jest to, że po prostu cypel helski jest w miarę głęboki, że nie trzeba nawet daleko rzucać, a ryba bliżej brzegu się znajduje. To jest chyba jeden z głównych warunków, dlaczego właśnie jest tutaj więcej ryby niż gdzie indziej. Przyjeżdża bardzo dużo Niemców. Niemcy specyficznie łowią te ryby, mają tak zwane niemieckie robaki. Powiedz nam 3 słowa o tym. No, niemieckie robaki tak zwane, czyli piaskówka i nerajda, są to najlepszą przynętą do łapania właśnie flonder w morzu, z plaży. W Polsce niestety tych robaków nie ma, ponieważ woda w Bałtycku tutaj na naszych terenach jest zbyt słodka i te robaki po to się tutaj nie trzymają. Im bardziej na zachód, tym większe zasolenie jest wody i tam się wtedy te robaki lepiej trzymają. Rozumiem, że to są naturalne jakieś robaki wyławiane z Morza Bałtyckiego, tak? Oczywiście, to są robaki, które w piasku na dnie morza żyją, przy brzegach plaży. No i co roku przywozicie nam te robaki, czyli dzielicie się z nami tymi robakami, no i to jest takie fair play, nie? Oczywiście, tak. I to coraz większej ilości musimy przywozić. Nasz znajomy wędkarz z Niemiec, Wolfgang, przywozi dla wszystkich zawodników, którzy chcą zamówić u niego robaki, żeby mogli wszyscy mieli równe szanse i na to same przynęty mogli łapać. Można takie robaki też kupić w słoiczkach? Tak, nawet firma Growel ma właśnie w ofercie takie spreparowane w solance właśnie robaki piaskowe i nerajdy. Zaleta tych robaków w słoiku jest taka, że po prostu one można je długo przechowywać i jak po prostu nie masz nic innego, to masz przynajmniej na to możliwość łapania. Firma Growel już od 50 lat jest na rynku. To jest jeden z najdłuższych, najstarszych, że tak powiem, producentów i największe mają doświadczenie w tej branży, a zwłaszcza surf castingowy, chociaż nie tylko surf castingowy. Jakie były początki firmy Growel tutaj w Polsce? No bo 5 lat mamy no, tą imprezę, a jak wyglądały te początki? Początki były na pewno ciężkie, co bo mało było tych surf castingowców. Oczywiście. Na pierwszym wydaniu, teraz nie chcę z głowy skłamać, ale gdzieś około 27 zawodników było tylko. Oczywiście z biegiem lat przybywa popularność ta impreza i też automatycznie rośnie ilość uczestników. Myślę, że w najbliższym czasie, w najbliższych 5 latach, myślę, że 150 powinniśmy osiągnąć. W tym roku pomagają Ci w organizacji jakieś firmy, instytucje? Tak, oczywiście i to bardzo dziękuję im za to, ponieważ niestety impreza tak rośnie i przy tej organizacji tej imprezy jest tyle pracy, że zostałem zmuszony poprosić kluby zaprzyjaźnione o pomoc przy organizacji i dzięki za to jeszcze raz, że Tubis, firma Tubis, klub Tubis oraz klub Pomuchel Lemborg pomagają nam w współorganizacji, no i oczywiście Grzegorz Truski to tak co roku. Czy surfcasting w Polsce jest zdominowany przez panów? No zdominowany powiedziałbym tak, ale nie jest wyłączny, ponieważ na naszych zawodach biorą kobiety, mamy parę kobiet, które biorą udział oraz bardzo dużo też juniorów mamy i to bardzo miło właśnie, że juniorzy interesują się też wędkarstwem. No właśnie, w zeszłym roku najlepszym Polakiem okazał się junior. Oczywiście. I to było zaskoczeniem dla wszystkich, ale też dowodem, że nie trzeba być wcale silnym, żeby daleko rzucać, bo tak niektórzy twierdzą, a można być też juniorem i też można wygrać zawody. I to pobić nawet wielu innych Niemców, których się uważa za bardziej doświadczonych. No właśnie, mamy bardzo dużo ciekawostek, które czerpiemy z Niemiec. Uczymy się, podglądując Niemców, czy to jest dobra metoda? No myślę, że od kogoś trzeba się uczyć. Wędkowanie z plaży w Niemczech już jest od ponad 40 lat popularne. Jak pierwszy raz przyjechałem na zawody do Polski surf castingowy, to łapano na plażach 2 do 3 leszczy na 27 zawodników. Dzisiaj na takich zawodach jak właśnie Growel na przykład, w zeszłym roku mieliśmy 112 osób, około 3000 ryb. Także jest to duża różnica. No właśnie, czyli wszyscy uczymy się od siebie, podpatrujemy siebie, no i to jest z korzyścią no, głównie dla Polaków chyba.
No nie tylko, ponieważ Niemcy też na przykład są bardziej nauczeni na robaki łapać, a właśnie rzadko kiedy na śledzia czy tubisa, i oni też chętnie się od Polaków chcą nauczyć, jak to robić, żeby łowić na śledzia też. Grauwel odbywa się zawsze w maju. To jest taki chyba najlepszy miesiąc, gdzie mamy i belonę, i flądrę, no i nawet leż się potrafi trafić, nie? Zgadza się. I nie tylko leż, ale czasami już nawet mieliśmy, że dorsza też złapana, prawda? I troć. Jest to najlepszy okres, dlatego właśnie organizujemy te zawody w tym czasie, ponieważ jest najwięcej flądry wasze i belony też, jako urozmaicenie. Wiem, że promujecie również zasadę no kill. Zgadza się. Staramy się maksymalną ilość ryb uratować, to znaczy nie zabijać, tylko po prostu zmierzyć i wypuścić z powrotem do wody. Niestety, ale po zmroku już takie możliwości są bardzo ograniczone, przez to będziemy musieli też ryby zabijać. Ale te ryby, które po prostu zabijamy, sponsorujemy dla hospicjum w Gdyni, że dzieci będą mogły, miały co jeść. W czasie Mistrzostw Polski w Łazach w 2017 roku zostaliśmy zaproszeni przez Izę i Roberta Wajmanów. Zaproponowano nam współorganizację tych zawodów. A wiadomo, te zawody cieszą się od lat wielkim zainteresowaniem. Bardzo duża obsada międzynarodowa. No takie rzeczy trzeba popierać. Adamie, przed chwilą wyciągnąłeś rybkę, a mamy takie załamanie pogody, wielką mgłę, no może teraz tego za nami nie widać, ale macie to na tych kadrach z drona. Myślisz, że taka zmienna pogoda, bo przed chwilą była burza, mocno padało, to ma jakiś wpływ na żerowanie ryb? Myślę, że tak, bo jednak do godziny 15 było ponad 20 stopni dobrze, już myślę, że nawet koło 24. No właśnie, jak żeśmy zaczynali, nie? Te kadry z Pomorzanki, piękna sytuacja. I z tym, że no były zapowiadane burze, niemniej one tak nas łagodnie potraktowały, bo bokiem to prawie poszło, niemniej bardzo dokuczliwy deszcz, no i w tej chwili jest chłodno. Chłodno, tak. Bo ile może być? 10 stopni? 10 stopni, więcej nie. Więcej nie. No dobra, a taka pogoda jak dzisiaj, deszcz, nie zniechęcacie? Nie, nie przeszkadza mi to. No a co jeśli ta burza się powtórzy? Co taki zawodnik ma zrobić na tej plaży? Co ma zrobić w ogóle człowiek, który chce sobie latem na przykład powędkować i też go spotka burza? No generalnie burza jest bardzo niebezpiecznym elementem naszej aury dla nas wędkarzy, gdyż tak jak tu widzisz, Michał, te wędki to są, wiesz, ściągacze piorunów. Był przypadek 2 lata temu, że za późno podjęta została decyzja o zejściu z plaży. Były zawody, no i spaliło wędkę. No szczęśliwie nikomu się nic nie stało. Jeżeli by nas nagle, bo nieraz też takie były sytuacje, że ni stąd, ni zowąd i pioruny biły położyć wędkę, jak najszybciej się oddalić od tych wędek, bo jednak one ściągają. To są węglówki, to są kompozyty różnego rodzaju, więc to ściąga. To jest bardzo niebezpieczna rzecz, także lepiej sobie darować.
byliśmy na to przygotowani, że gdyby ta burza nas zabełtała tutaj ostro, to po prostu byśmy bądź odwołali, bądź przesunęli. Ale w tym przypadku sędziowie od razu, sędzia główny podejmuje decyzję. Mamy dzisiaj 11 sędziów na wszystkich sektorach, więc ta wiadomość by poszła błyskawicznie. Bardzo podoba mi się postawa kolegów z Niemiec. Są bardzo uczynni. Jeżeli człowiek się spyta, to on wyjaśni, podpowie. I to na przestrzeni tych 6, mówię to 6 rok ten gravel się odbywa. I to było widać u nich taką uczynność. Teraz już mówiłeś może? Dużo. Nie liczę. Łącznie skutra to nie liczę. No i dzisiaj łowisz na zawodach gravel z tatą. Tak. No właśnie, bo coraz więcej młodzieży startuje w takich zawodach plażowych. Myślisz, że to jest dobra metoda wędkarska dla młodych ludzi? Moim zdaniem jest dobrą metodą wędkarską. Nie trzeba daleko zarzucać, żeby tą rybę? Trzeba daleko rzucić w miarę. Wczoraj jak się pytałem, to najwięcej ryb złowili na mniej więcej 80 metrze. Czyli to w granicach też twojego rzutu chyba, tak, nie? Ja rzucam 125 metrów. No jakie wędki dzisiaj będziesz łowić? No jedna to jest karpiówka z kołowrotkiem sali na 4000. A druga to jest Grau Vertix Unix LCMT 420. A kołowrotek to jest Preston, 6000. Też masz niemieckie robaki? Też mam niemieckie robaki. Łowiłeś już na nie kiedyś? Tak, w tamtym roku. I jakie efekty? O, jednego turbota. Koło mnie Michał Bolda, 16-letni zawodnik Władek Team. W zeszłym roku ty byłeś najlepszym Polakiem na gravelu? Tak, no jakoś się udało. No właśnie, jak to się udało, powiedz? Nie wiem, dobre miejsce, jakoś dobrze się ryby znalazło i wychodziły flonderki. Kto jest dla ciebie takim mentorem? Myślę, że nasz kolega klubowy pan Andrzej i kolega z klubu Tubis Michał Abramczyk. Michale, ty też łowisz na te niemieckie, takie dziwne, oślizgłe robaki? Tak, dzisiaj łowię. Dzisiaj się akurat nie sprawdzają. Wszystkie ryby na śledzia i belony, ale w zeszłym roku się sprawdziły bardzo dobrze. Także dzień do dnia nie jest równy, nie? Że trzeba próbować wszystkiego. Takie oto rybki można złowić w naszym przepięknym Morzu Bałtyckim wprost z plaży, inwestując. Na początku z kilkaset złotych, ale później już chce się coraz lepszy sprzęt mieć, coraz efektywnie łowić i potem już można przejść na sprzęt za kilka tysięcy, nie? Kolejna flonderka? Tak, mamy malutką flonderkę, niestety. Teraz trzeba ją odhaczyć, ona połknęła bardzo głęboko. Teraz taki fajny patyczek, obojętnie może być z krzaczka wycięty. Wkładamy go i okręcamy. Elegancko flonderka odhaczona. Malutka, 21,5 cm. Bez szkody dla flonderki, wypuszczamy ją do wody. Michale, w jaki sposób byś mógł zachęcić młodzież do tego, żeby przyjechała na plażę i spróbowała swych sił w wędkarstwie morskim? No jest to jakaś może odskocznia od komputera, można jakoś też zrelaksować na plaży, posiedzieć. Czasami ładne panie przejdą latem. O ty! No i można połowić fajnie.
sędzia główny zawodów. Na czym polegają te zawody? Te zawody polegają na oddaniu jak najdłuższego rzutu. Rzut oddaje każdy zawodnik swoją wędką, ciężarkiem 120 gram. Obojętnie jak rzuca? No, my mamy tutaj ustalone, jakich metod można używać, w jaki sposób rzucać i zawodnicy do tego przestrzegają. Andrzeju, ty jesteś Polakiem i dzisiaj rzuciłeś najwięcej. Tak, tak, to się zgadza. Ale z Polaków. Z Polaków, tak. Mała taka gwiazdka, wiecie, mała gwiazdka, ale z Polaków. Niestety nie udało się rzucić najdalej, ponieważ wyprzedził mnie zawodnik z Niemiec, który rzucił 4 metry dalej, w granicach 178 metrów, ja rzuciłem 174,6. No cóż, tak bywa, także sport, trzeba się z porażką pogodzić. Słuchaj, dużo ludzi narzekało na to, że tutaj mamy pochyłą tą plażę na tym odcinku, tak, gdzie rzucamy, nie? Tak, nie chcę oczywiście szukać żadnych uzasadnień, ale wydaje mi się, że w tej technice, której ja rzucam, bardzo ważny jest dobry, stabilny grunt, czego dzisiaj niestety zabrakło i tą przewagę miał zawodnik z Niemiec i ją wykorzystał, ponieważ rzucał zupełnie inną techniką, rzucał techniką za pleców, natomiast ja rzucałem techniką OTG, bardziej skomplikowaną, która jest techniką bardzo, bardzo taką szczegółową, trzeba wszystko wykonać step by step, żeby rzut był perfekcyjny. Także, no, niestety się nie udało, ale myślę, że trzeba być zadowolonym z tego, co się osiągnęło. Drugie miejsce to też duży sukces. Dużo zawodników rzucało w krzaki. Tak, no właśnie, powody były dwa. Nierówność gruntu i nie wszystkim udało się po prostu nacelować w odpowiednim kierunku, wykonać troszeczkę inny kąt rzutu, kąt natarcia. Z drugiej strony lekki wiatr, który jednak nawet przy tej niewielkiej sile, gdzieś około 1 do 2 metrów na sekundę, zawsze powoduje, że ten ciężarek na takiej odległości 150-180 metrów delikatnie jest znoszony. Jakaś porada dla zawodników, którzy już nie są początkujący i chcą naprawdę osiągać te największe odległości? Rzucać i jeszcze raz rzucać. Trenować i pracować nad techniką. Ja cały czas się uczę i każdy dzień, każdy rok, każdy miesiąc to jest po prostu coś nowego, co się po prostu w rzutach po prostu pielęgnuje i doprowadza do większej doskonałości. Sprzęt dużą różnicę robi? Zdecydowanie. Jeżeli się już wchodzi na pewien pułap i chce się rzucać naprawdę dosyć daleko, sprzęt ma tu znaczenie, ponieważ no, daje tą bazę do odpowiedniej techniki. Ale oczywiście trzy rzeczy muszą działać dobrze. Sprzęt, technika, przede wszystkim technika, no i oczywiście mocne nerwy i zawodnik. Andrzeju, ty ponoć jesteś znawcą wędzisk z tej górnej półki. No, mam nadzieję, oczywiście. Dlatego też zostałem poproszony o to, żeby powiedzieć parę słów o najnowszym cacku firmy Grauwel z serii Vertix. Kij naprawdę godny polecenia. Waży tylko 470 gram. Wędka bardzo lekka, bardzo dynamiczna, bardzo sportowa. Wędka nazywa się Vertix Eclipse Sport, czyli wędka, która oczywiście może być stosowana zarówno przez zawodników sportowych, jak i też przez osoby, które naprawdę chcą kupić coś fajnego, w dobrej cenie, mimo wszystko w dobrej cenie, bo jest to kij topowy i coś, co spełni wymagania w każdych warunkach pogodowych. Wędka jest dosyć uniwersalna. Ona spełni wymagania wędki, która będzie się nadawała zarówno do dalekich rzutów, a także wędki, która będzie bardzo ładnie pokazywała brania ryb z bliska. Także jest to kij dosyć wszechstronny, jeżeli chodzi o zastosowanie. Zawodnicy, którzy zaczynają dopiero tą zabawę z surfcastingiem, no i nie chcą od razu ładować kasę w te najlepsze topowe wędki, mogą skorzystać z nieco niższej półki, ale nadal poziom wykonania jest bardzo, bardzo wysoki. Tak, oczywiście. Wysokomodulacyjny, jak to się mówi, karbon. Także wędeczka naprawdę bardzo sympatyczna. Notabene to wędka, która kosztuje około 800 zł. Na tę wędkę łowi obecny mistrz Polski. Także też jest to wędeczka z serii Vertix firmy Grauwel. Długość 4,20. Polecam. Też się spełni w każdych warunkach. Te poprzednie wędziska nie miały wymiennych szczytówek, teraz masz takie, które ma. Tak, tak, tak. Więc warto powiedzieć, że oferta firmy Grauwel jest bardzo bogata. I chciałem tutaj zaprezentować model, który naprawdę ma już parę ładnych lat, ale sam osobiście łowię na tą wędkę. To jest też wędeczka, która sprawdzi się w każdych warunkach, mimo że jest w zasadzie wędką bardzo delikatną,
poprzez zastosowanie trzech typów wymiennych szczytówek. Także można sobie grubość szczytówki i jej giętkość dostosować do warunków pogodowych. Poza tym oprócz tego ma jeszcze jedną taką standardową, twardą szczytówkę do naprawdę super mocnych warunków. Wędeczka jest godna polecenia. Jest to starszy model Grauwela. Nazywa się TechnoSurf Z1. Obecnie firma Grauwel wypuściła już nowszy model tej wędki, też z wymiennymi szczytówkami i też naprawdę fajna sprawa dla osób, które troszeczkę chcą się pobawić jeszcze delikatniej w łapanie ryb z brzegu morskiego. Było nas 6 kobiet, ogólnie jak jeździmy na plażę, ja przynajmniej jeżdżę tu na te plaże, bardzo, bardzo rzadko spotykam kobiety. Słuchajcie, sport dla wszystkich, dzieci mamy bardzo dużo. Przepiękny sport. Dzieci mamy bardzo dużo, za mało jest kobiet, myślę, że... Dużo przyjaciół, nowych znajomości, tak. Wspaniały sport, wspaniała zabawa, zachęcam wszystkie kobiety. Tak, to nie jest sport dla mężczyzn.